Żarbok i skóra. I mando. Jerry Wokół trzyma Oraz na Zapraszamy. 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 Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć Rychu. Tak i jest z nami Rychu, Marek Wyszyński. Cześć Rychu. Cześć panowie. No, mam wrażenie, że myśmy się już 100 lat nie słyszeli kurczę w tym. Chociaż nie tak dawno w sumie omawialiśmy komiksy, ale tak czy inaczej. Mam wrażenie, Komiks że... Komiks jeden. jeden. Zgadza się. No, ale to no przerwy mamy stanowczo zbyt długie, ale Cześć panowie i witam wszystkich słuchających. No tak, jak jesteśmy w takim składzie, to już ci, którzy na przykład nie czytali opisu, się domyślają, że spotykamy się przy okazji gwiezdnych wojen i bierzemy dzisiaj na warsztat ostatnią z dorosłych powieści pierwszej fazy Wielkiej Republiki, wydanej u nas w sierpniu Gasnącej Gwiazdy, czyli The Fallen Star, książki, która ukazała się w oryginale czwartego stycznia, także jak widzicie poślizg w naszym pięknym kraju dzięki wydawnictwu Olesiejuk wcale duży nie jest. No i pomimo tego, że my przeczytaliśmy w zasadzie w większości, chyba Mando, ty masz najbardziej na świeżo z nas tę powieść relatywnie właśnie krótko po premierze, no to tak jak w słusznie zauważyłeś, trochę nam zeszło aby do niej w końcu zasiąść no ale oto jesteśmy kończymy pierwszą fazę przynajmniej póki co, no bo na razie w sumie nie ma zapowiedzi co do tych ostatnich tytułów poprawcie mnie jeżeli ja się mylę które książkowo powinny gdzieś nam jeszcze nam obudować właśnie to co widzimy w tej powieści, no ale pewnie za czas jakiś o tym usłyszymy, no ale póki co wielki finał wielki Finał, który był też mocno zapowiadany jako właśnie takie duże wydarzenie, duże tąpnięcie na koniec tej części projektu Wielka Republika. No i zanim przejdziemy do tego, jak to zakończenie wypadło, zanim Mando oddam Ci głos, to jeszcze wypadałoby powiedzieć, kto odpowiada za tę powieść. A odpowiada za nią ponownie Claudia Gray. Czyli no, pani, która. Jest przez nas dosyć mocno hołbiona, chociaż już miała też jedną powieść. W ramach tego cyklu w Wielkiej Republiki. No i z tego co pamiętam, to akurat nam ona się podobała, ale to już była taka książka, która też z tego co widziałem po recenzjach spotykała się z mieszanymi opiniami. No, jak Claudia Gray poradziła sobie z tą ostatnią dorosłą powieścią i finałem całej fazy, to zaraz porozmawiamy. No, ale Mando, streść, proszę cię bardzo, nam w fabułę. No ale ta poprzednia książka Claudy Gray w ciemność to już nie było coś, co stawialiśmy gdzieś tam pod niebiesami, mm -hmm, nie, tak jak to wcześniejsze No I to się. było Janke Dalt, nie? a mm -hmm, tutaj mamy a... Do, do czynienia z czymś, powiedzmy teoretycznie bardziej dorosłym. Mm -hmm. Może nie językowo postaci są trochę inne, tak, ale... No mamy ten, powiedzmy, przeskok. No tak, no ale do pewnego momentu Claudia Gray była dla nas bożyszczem, była dla nas czymś, co stawialiśmy, wiesz, na piedestale. A no już powiedzmy, nie to, że spadła jakoś nisko, ale to już nie są te, te takie książki, które będziemy gdzieś tam w rankingach za kilka lat nadal wskazywać jako najlepsze. I tak jak mówisz, zapowiedzi kolejnych jeszcze nie ma, ale już mamy tam przecieki od Olesiejuka, że za chwilę będzie znów taki mhm. event. Niestety nie będzie go prowadził Sef, Tutaj wielki foch, jak ktoś nas. Zolesie Juka słucha, to, a, to nieładnie, to tak się nie robi. E, sef powinien to prowadzić, byłby fantastyczny event. Natomiast no zostały nam te dwie młodzieżówki, które dzieją się wcześniej albo równolegle, nie wiem. No i jeszcze komiks od Egmontu, także jeszcze tej pierwszej fazy tak ostatecznie nie kończymy, no ale finał już mamy dzisiaj. No i jeszcze jest zbiór opowiadań, który wyszedł e, chyba jakoś teraz w Stanach ten z tych opowiadań z Insidera, ale to jest bardzo cieniutka książka. No jeszcze ja są słuchowiska, także no jeszcze obawiam jest. Się. No właśnie, no jeszcze jest jest to, no Tempest Runner, jeszcze nie ma no powiedzmy, że jeszcze. To na pewno wyjdzie u nas. No ja będę bardzo rozczarowany. Jak tego nie zapowiedzą teraz na, na ten rok. No dobrze, no dobrze. Ja jeszcze powiem, że bardzo podoba mi się polski tytuł Gasnąca Gwiazda, bo mhm. że, dla, nie jest przetłumaczony dosłownie. Tam się mówi o spadająca gwiazda i tak dalej. Ten polski tytuł jest bardzo fajny, bardzo mhm. mi się podoba. I ja jeszcze jestem, e, jakkolwiek nie podkopia teraz swojego tutaj <laughs> wątpliwego autorytetu, jestem fanem tej okładki. Ja mam świadomość, jak ona jest kiczowata, e, żeby nie, było jasne. Ja wiem, że ona jest tandetna, ale ona mi pasuje do tego cyklu, pasuje do wcześniejszych tomów. Dużo ludzi krzyczało, żeby dać tę okładkę z limitowanego wydania amerykańskiego, która jest tak pieruńskim spoilerem, ale ona by totalnie nie pasowała. Mnie się podoba. Znaczy ona gra przede wszystkim z pierwszą powieścią z tego cyklu. No tak, no, Także to jest taka, taka swoista klamra mhm. dla tych dorosłych książek z Wielkiej Republiki. Także ja nie jestem wielkim fanem, ale rozumiem decyzję i, i wydaje mi się, że właśnie jako taka klamra to jak najbardziej spoko. Ja się zgodzę z tą, z tą kiczowatością, tak? Dla mnie to nie jest zarzut. Wszystkie te okładki takie są trochę. W żaden sposób mam wrażenie, ta, to, co dostaliśmy do tej pory do Lesiełka się nie wyróżnia. Znowu to są, nie, to są oryginalne okładki, tak, to nie jest e, twórczość tutaj nasza rodzima. Moim zdaniem, to pasuje. No, I pasuje też do samej, e, do samej serii. Aha. Dobra, a jeżeli chodzi o fabułę, jesteśmy po wydarzeniach e, na Walo gdzie był Festiwal Republiki zaatakowany przez Nihilów, ale jesteśmy już w takiej sytuacji, że Republika uważa, że Nihilowie nie stanowią już zagrożenia. Że to są niedobitki, że to są już ostatnie podrygi. Dostajemy gdzieś tam informację, że Avarkris jest już w zasadzie na tropie, czy już w zasadzie finalizuje złapanie oka. Jak wiemy, no, ona nie tego oka szuka, bo bohaterowie nie wiedzą, kim jest oko, kim jest Marcian Rowe. No i e, latarnia, latarnia gwiezdny Blask udaje się na pewną planetę, żeby im pomóc. I w, w tym czasie zaczyna się pierwsza faza planu e, oka Nihilów, Czyli skoordynowane ataki w różnych miejscach galaktyki, ale ataki takie, które wyglądają jakby były takimi nastawionymi tylko i wyłącznie na agresję, bez większego celu, jakby właśnie były jakimiś ostatnimi podrygami polegającymi na niszczeniu, a te ataki mają zadziałać w taki sposób, że no, ranni, których ma pozostać sporo, mają lecieć do latarni Gwiezdny Blask, żeby tam szukać schronienia, żeby tam wyleczyć się, żeby tam się ukryć, żeby jak najwięcej mieszkańców galaktyki zgromadzić w latarni. W międzyczasie widzimy poszczególnych bohaterów, bo w tej książce spotykają się w zasadzie prawie wszyscy bohaterowie z książek i komiksów, poza w zasadzie nawet zaskakującym wyjątkiem, bo nie ma tu Wernestry, która była do tej pory we wszystkich wszystkich książkach. Mhm. I e, śledzimy, e, już na samym początku widzimy, co wysuwa się na pierwszy plan, e, Elza Ramana, czyli e, Jedi, który jakoś tam miał problem, powalo i e, na nowo łączy się z mocą. Jemu pomaga Orla Jareni, czyli bohaterka e, książki W Ciemność, wcześniejszej książki e, Cloudy Gray i bohaterka, która też ostatnio w komiksie zagościła. No i oni też wracają na do latarni. Wszyscy wracają do latarni, a my w międzyczasie dowiadujemy się, że druga faza planu to infiltracja bazy, ale infiltracja ukryta. Wprowadził kilku wybranych nihilów, którzy mają za zadanie rozmontować wszystko cichaczem rozmontować całą bazę, a jednocześnie wprowadził. Te zwierzęta, nie pamiętam, lewelatory, niwelatory, niwelatory. nivelatory e... chyba po polsku, lewelatory po angielsku, coś no. mi się tak kojarzy. Mm -hmm. te, tak. te istoty, których do tej pory tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze. Ale cała burza nadciąga. Środkowy Tom opierał się na tym, że on zdobywał tę broń. One też pojawiły się w finale ostatniego wydanego w Polsce Tomu komiksu Wielka Republika. No i one tak naprawdę rozmontowują Jedi na stacji, których tam jest mnóstwo. Oni stopniowo zaczynają na początku czuć jakiś mrok, słyszeć coś, nie wiedzą o co chodzi, aż w końcu są całkowicie no, odłączeni od mocy i, jak się okazuje, całkowicie bezbronni. A mniej więcej w połowie książki dochodzimy do finalizacji tego planu i całkowitego. Wyłączenia latarni gwiezdny blask z użytku. E, zniszczenia rdzenia, wysadzenia części latarni, zamknięcia wszystkich ważnych systemów, zamknięcia odłączenia kapsuł, zamknięcia grodzi, wszyscy zostają uwięzieni w latarni, która stopniowo zaczyna opadać w stronę planety. I tak naprawdę nie wiem, ponad połowa książki to jest gonitwa na pokładzie i próby mm, zrobienia czegoś, próby uratowania czy to latarni. Czy je, po, pojedynczych żyć, czy jak największej liczby istot, które tam przebywają. I na tym opiera się tak naprawdę cała ta książka. No i zanim przejdziemy do spoilerów, bo tutaj jest kilka elementów, które wypada omówić no, szczegółowo, a przynajmniej my byśmy chcieli się odnieść, odnieść do nich szczegółowo, no to przejdźmy może tak przez tę powieść na razie dosyć ogólnikowo i powiedzcie mi, jak wam się podobał, Cały ten pomysł właśnie z atakiem na latarnię, szczególnie w kontekście użycia tych lewelatorów, niwelatorów, no bo to był dla mnie taki motyw, którego ja z jednej strony pewnie powinienem się spodziewać, a z drugiej strony nie do końca się spodziewałem, no bo umówmy się, my do tej pory widzieliśmy. Te zwierzęta w akcji tylko raz, i pamięta, pamiętacie zapewne, jak dyskutowaliśmy, że w zasadzie nie wiadomo, co to jest, jak to działa, yy, czy. No, I trochę wys... nadal nie wiadomo. No właśnie, no bo mm -hmm. to, i to jest, ta, to jest trochę tak, że wtedy to się wydawało, że to jest jakieś, nie wiem, coś dużego, jednostkowego. Tutaj wygląda na to, że to jest właśnie jakaś rasa zwierząt, czyli pewnie ten trop, o którym wtedy mówiliśmy, że to jest tak, jak z tymi tam wąskrami, czy jak się nazywa. Te... nie, nie wąskry, znowu mylę, popełniam ten sam błąd co wtedy, w trylogii Trauna pamiętacie takie były zwierzaki jakieś jak leniwce, które wyłączały moc, to, to tutaj widać, że robią podobny manerw, czyli znowu mamy jakąś dziwną rasę zwierząt, no i... Widać, że one oddziałują właśnie w ten sposób, że y, y, odcinają Jedi od mocy, ale też generują strach i niepokój, y, taki bardzo mocno z tym związany. No, w końcu ich zamieniają w pył, nie? bo to, tak. jest, to jest jakby ten ostatnia to już faza. wtedy widzieliśmy w przypadku yy, Grey Storma, ale, tak. y, ale wtedy nie wiedzieliśmy do końca, co się stało, nie? bo to, to był wtedy mm -hmm. taki szok, a tutaj mamy to w zasadzie powtórzone kilkukrotnie, więc mamy szansę się dowiedzieć. No ale jak Wam się podobał yy, w ogóle ten pomysł z atakiem Nihilów na, na, na Gwiazdę i, i z tym, jak sobie Jedi musieli radzić właśnie z całą tą sytuacją zastaną na Gwieździe. No też w komiksie widzieliśmy, że zamieniają w pył, bo jeden z tych bliźniaków połączonych. Dokładnie. Ale teoretycznie się zamienił, chociaż ta książka spoileruje nam, że on jednak to przeżył, nie? Tak. Mhm. No bo tam, tam kadr się w komiksie z, urywał w takim momencie, że w sumie nie było wiadomo, nie? To tam było ryzyko, że zaraz zniknie nam po prostu. Dokładnie. No natomiast no, tam bliźniak stracił z nim kontakt, to wtedy dokładnie to, to o to przede wszystkim chodziło, nie? Mhm. Pomysł fajny, nie podoba mi się jego wykonanie, ale już za, za chwilę będziemy musieli sobie chyba wejść w spoilery. No bo wiedzieliśmy, że, mm, że do tego dojdzie, tak, że w, w którymś momencie Marchion będzie musiał wykorzystać tych, y, te, te, te niwelatory, czy jednego, no bo mówię, bo on, on faktycznie gdzieś przebąkiwał, że y, wie, gdzie jest ich więcej, tak? Czy, czy ma dostęp do większej nie, puli powiedzmy grupy. Natomiast ja nie sądziłem, że to będzie tak szybko. Myślałem, że to będzie gdzieś może, wiesz, wypchnięte w, w, w tę trzecią fazę, tak naprawdę, Wielkiej Republiki. Więc pomysł całkiem fajny i całkiem nieźle przedstawione, co tam się działo na, na samej stacji i te, ja nawet nie powiem konfrontacje Jedi z nimi, bo w zasadzie tych konfrontacji my tutaj nie mamy opisanych, tylko... Mamy skutki, ten, strach, nie? Mamy, mamy, tak, mamy te skutki, mamy ten strach, które nie odczuwają, a później skutki. Nie mamy samych tych, tych sytuacji konfrontacyjnych. Natomiast sposób, w jaki do tego zostało doprowadzone, a w zasadzie nie zostało doprowadzone, bo Gray tutaj poszła na potworną łatwiznę, no to mi się cholernie nie podobało. Znaczy, mi się podoba sam właśnie pomysł, że wyłączymy tych Jedi. To jest ułatwienie. Zgadzam się, jak najbardziej, ale wiecie, Jedi często postępują głupio, naiwnie i, i nienaturalnie, a tutaj to jest wszystko uzasadnione. I ja wiem, że to jest, jeszcze raz powtórzę, ułatwienie, ale mi się to dobrze czytało, że wiesz, że e, ta infiltracja bazy normalnie by nie przebiegła, a tu Tutaj to, że Jedi e się zachowują coraz gorzej, coraz głupiej, jest fabularnie uzasadnione i to mi się podobało. To, mm -hmm. że oni zaczynają się zachowywać czasami nawet agresywnie, bo przecież Stellan Gios w stosunku do Avra Chris, no, jest i zazdrosny i ją atakuje tak naprawdę słownie. To, że oni nie odczuwają tego, co się dzieje, to, że oni, gdy już sobie zdają sprawę, że są odłączeni od mocy, są jak dzieci we mgle. Się okazuje, że bez mocy oni są wielokrotnie tak, w nie? I to tu jest to poruszane tak jak... w tej relacji Elzar-Stelan. I to mi się podoba. Mnie, co się może trochę nie podoba, to te śmierci. Nie będę mówił w tej chwili czyje. Ale no, tam już się zachowują troszeczkę zbyt głupio, jak oni idą na poszukiwania tych zwierząt, a mają już świadomość, że już i e, Greystone i potem kolejne osoby e, pożegnały się z życiem w sposób... Taki, o jakim mówiliśmy, no ale to nadal kolejne osoby i kolejne. Z tym mógłbym mieć mały problem, ale ogólnie sam motyw wprowadzania tego, jakkolwiek nie byłby no, pójściem. Na łatwiznę? Nie wiem, nie wiem, czy to jest na łatwiznę. No te, 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 te zwierzęta były zapowiadane, no musiałyby tak, się znaczy, pojawić. Wie, so, no mi i chodzi o to, że... To, to my... mi się to podoba, no, kończąc zdanie. To mi się podoba tutaj, fajnie jest to wykorzystane. Ja mam zarzut do tego, że my trafiamy w akcję tej książki w mecie, w którym ta infiltracja już nastąpiła. Po prostu mówię, tu jest taki wytrych, który sobie Grey zrobiła, bo w zasadzie ci e, dywersanci już tu są... Te stwory już tu są, i mówię, to, to mi się nie podobało, że no dobra, musimy, musimy doprowadzić do tej konfrontacji. No to zrobimy tak, że ona już w zasadzie nastąpiła. Te, to w zasadzie już już wszystko, co miało złego być i cały syf, który miał być na, na gwiezdnym blasku, to on tam jest. Ale jest to dość sensownie wytłumaczone. no Jest, jest chaos, ale masa ludzi przycinuje mi się. Ale mi się to nie podoba, bo widzę, że to jest jakaś furtka po prostu. Jak to ludzie. Mhm. Oni przywożą ze sobą niby te zwierzęta, nie pamiętam jak one się nazywają. Ra rantary. rantary. Więc to zostało zamaskowane. Co prawda... No ale jest chaos. Jest jeden wielki chaos tam, nie? W tym momencie. I to, to ja to, to właśnie... Do, do, do tych rzeczy nie mam zarzutów, jakoś to mi się podoba, jak sobie tutaj ułatwiła i, i to poprowadziła. Mhm. Tak, to, to, jest, to jest moim zdaniem fajne, bo ja nawet powiem otwarcie, że tak jak Tyrchu wskazujesz, że, że to jest trochę tak, że trafiamy w środek akcji. Ja z tym nie mam problemu. Ja mam duży problem i chyba największy z tym, jak zostało do tego doprowadzone, ale to sobie zostawimy na sekcję spoilerową. Natomiast mi się podoba no. cały ten motyw tutaj. Z Jediami, tym bardziej, że mamy kontynuację czegoś, na co ja w sumie czekałem, e, czyli ta, takiego m, pogłębienia relacji Stelana z Awar Chris i, i z e, tym ostatnim z trójkąta e, Elzarem Manem, bo to jest mhm. tutaj bardzo fajnie rozgrywane, gdzie mamy tego Elzara, który musiał się odciąć od mocy i on w zasadzie przecież jako jedyny bardzo długo y, nie widzi, że coś się złego dzieje, ale nie dlatego, że jest odcięty od mocy, y, czy, czy właśnie generuje y, czy jakieś ma też skutki od tych niwelatorów, tylko właśnie dlatego, że sam podjął taką, a nie inną decyzję. I bardzo mi się podoba to, jak to jest wszystko rozgrywane, bo tutaj mamy. Ciekawie po prostu tą relację w tym trójkącie przyjaciół rozgrywane, nie? gdzie widzimy, że te, ta relacja nagle się troszeczkę zmienia, bo nagle ten super idealny Stellan Gios Jedi z okładki magazynów nie? i z wiadomości telewizyjnych nagle sobie nie radzi, a to Elzarman, czyli ten, który no we własnych oczach mocno stracił po Walo. Musi przejąć trochę dowodzenie, musi przejąć władzę wręcz i, i pokierować całą akcją. To jest fajne. No, mamy też ten motyw, ci wejdę słowo, zazdrości Stalana. Tak, tak. E, raz, że zazdrości trochę o, o awar, jakby o, o to, jaką ona o ma na po po swoim mm -hmm. plus, plus tą, o, tą no, w zasadzie romantyczną relację, jaką ona miała z Elzarem, nie? bo to też gdzieś tam pada w zasadzie... Prost, a tak. mi się to bardzo podoba. To jest tak, jeden tak, 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 tak. To jest... z dwóch motywów, takiego, gdzie wychodzi na światło dzienne ich hi hipokryzja, nie? Bo jeszcze Już on przestaje jest być chłopcem, zaczyna być człowiekiem trochę, nie? Jakby to, to jest. A, fajny, a do bo... tego jeszcze wiecie, jest fajne, bo ta, ta zazdrość o relacje tej dwójki to jest jedno, ale tam też w ogóle zaczynałem wychodzić na jaw takie skrywane emocje, jak w sumie gdzieś tam wychodzi na, na wierzch, kto, że. On się niekomfortowo czuje w tej sytuacji, w której jest, i, i też ma trochę wąty i do nich, i do siebie, że, że to on nagle stał się tym ważnym Jedi na świeczniku. I to też jest fajne, nie? bo to nagle się okazuje, że jak się zdejmie ten filtr w postaci mocy nie, tej, która ich jakoś tam stabilizuje pewnie też emocjonalnie, no to nagle wychodzą na w takie bardzo ludzkie rozterki i, i emocje, nie? To, to, jest, to jest bardzo dobry motyw moim mhm. zdaniem tutaj natomiast trochę jeżeli miałbym z czymś mieć problem to ja tutaj się podepnę trochę Mando pod to co ty mówisz bo dla mnie te slasherowe śmierci to było takie trochę za dużo w tym sensie, że ta pierwsza to było spoko, ale jak już tam chyba przy trzeciej, kolejnej mamy sytuację, że oni się rozdzielają dosłownie jak w jakimś tanim slasherku, że wiedzą, że już nie powinni, nie? Sami nawet o tym gadają, że nie powinni, nie? Ale nie, tu się rozdzielają tylko po to, żeby jedna z postaci źle skończyła, i to jest. Takie sobie, nie? bo mam wrażenie, że y, y, tu wiadomo, chodziło o, z jednej strony pewnie o przetrzebienie trochę tych postaci, z drugiej strony no, o emocje, no bo y, wycinamy no, no, pierwszoplanowych. Y, no, czy pierwszoplanowych to, to, to jeszcze pogadamy, ale wycinamy ważne postaci w, w Wielkiej Republice. Ale wydaje mi się, że gdyby to trochę było bardziej w kadrze, nawet na zasadzie właśnie, że nie wiem, byłaby dwójka i, i jakoś by do tego doszło na oczach innego Jedi czy coś w tym stylu, to by mogło lepiej działać. A tak nie no do i końca się. Ale tam było więcej pola do popisu na śmierci. Ja na przykład byłem wkurzony przy jednej śmierci bohate, no postaci, którą lubiłem. A, a zginęła w taki sposób. Ja bym wolał, jak już ma zginąć, to niech zginie, nie wiem, ratując kogoś, to poświęcając prawda. No, no, się dokładnie, dla kogoś. Dokładnie, no tak. przecież tam było możliwości mnóstwa. a oni tak, giną a wiesz, w większości w ten sam sposób. Nie? Ja cię rozumiem i z jednej strony się zgadzam, bo to jednak Gwiezdne Wojny, a z drugiej strony trochę mi się właśnie podobał ten brak patosu w tym wszystkim. I to, że właśnie te śmierci były takie slasherowe, głupie jak w Scooby-Doo. Trochę Jerry to porównam, może wiesz, że oni faktycznie rozdzielają się to, nie wiem, ty idź z Fredem, ty idź z Daphne, nie? Bo to tak wygląda. Mm -hmm. ale, ale, ale właśnie mi się podobało, że tego takiego Jediowego patosu tu nie było, nie? Oni rozmądrzyli się, byli sami i skończyli tragicznie, nie? Znaczy, znowu, bardzo krótko i ja będę może do tego wracał. Trochę mam zastrzeżenia do tempa, tej powieści, ale bo mam wrażenie, że można było to chociaż trochę wyciągnąć i dać nam trochę bardziej, kurde, się z życiem z tymi bohaterami poznać, polubić. A tak to mam wrażenie, że tu się po prostu pewne rzeczy dzieją trochę za. No bo dużo jest postaci, to też jest tak, wydaje jest, mi się, że jest, konsekwencja mam... te, tej, tej decyzji. Mhm. Ale większość z tych śmierci, o których mówisz, tu nawet nie tyle nie ma patosu. Co jeśli dobrze pamiętam, to chyba trzy osoby w tej książce giną w sposób spopielony, z czego dwie poza kadrem. Nie? Oni tak, po prostu tak. ich znajdują. To prawda. <gry> tak, tak. No właśnie, właśnie mówię, z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony, no mówię, po prostu gnamy na łeb na szyję, trzeba wybić trzech jodajów, no to ich wybijemy tam. W zasadzie nie mówisz poza kadrem, nie? Ale zanim przejdziemy jeszcze do, do spoilerów, to je, jeszcze o jedną rzecz Was chciałem zahaczyć, bo y, mówimy o Avar Kris, że ona się tutaj y, pojawia, y, ale to jest y, w sumie dosyć oryginalny zabieg i tak jak y, y, mówiliśmy, y, że w sumie książki do tej pory grały w miarę bezpiecznie, y, to nagle mamy tutaj. No, dosyć unikatowy, mam wrażenie, zabieg, czyli od któregoś momentu w zasadzie symultaniczność finału komiksu, serii komiksowej, z finałem książek. Bo tak naprawdę my Avar Chris mamy w tej książce w kilku momentach, ale bardziej jako rozmowy, bo mhm. w zasadzie żeby mieć pełen obraz tego, co się wydarzyło na gwieździe, na naszej stacji, na gwiezdnym blasku, to musimy przeczytać finał serii komiksowej, gdzie ostatnie zeszyty się właśnie rozgrywają też na stacji, i książkę. I jak wam się podobał ten zabieg? Bo w sumie chwaliliśmy w komiksie, że idą trochę szerzej, że właśnie wykorzystują pewne, pewne motywy, że jakby nie, nie idą w taką totalną autonomię tych źródeł, no ale tutaj ma, mówimy o książce, która no jest zwieńczeniem fazy i czy Waszym zdaniem to był dobry zabieg, czy, czy niekoniecznie? Wiesz co, no nie czytaliśmy jeszcze tego ostatniego komiksu, nie? Dlatego mógłby, mogę powiedzieć, że, że niekoniecznie oczywiście w każdej chwili można sobie wziąć Marvel Unlimited. I Wielką Republikę skończyć komiksową. Więc to był przynajmniej w moim przypadku wybór, że jeszcze tego nie zrobiłem. Mhm. Ale. To nie jest tak, że ja miałem poczucie, że coś tracę. Bo mówię, no, mieliśmy. Co, wiesz, to, co się działo gdzieś tam w komiksie, było w jakiś sposób wspomniane, streszczone, uzupełnione, więc ja nie miałem tego poczucia straty, aczkolwiek na no, pewnie, gdybym miał ten pełen obraz, no to bym się bardziej cieszył, albo bardziej wkurzał no, w zależności od tego. Jak tam to się wszystko kończy, także. Szczerze, ambiwalentny mam stosunek do tego. Ale z punktu widzenia jakoś... odbiorcy książkowego tu nie ma straty, bo Awar była no. bohaterką pierwszego tomu, a potem mm -hmm. ona już zniknęła z książek. Ona była tylko wspominana, ona jest bohaterką komiksów. Mm -hmm. I... I ja. Wiesz, tutaj czuć totalnie w tej książce czytając to, że w, w pewnym momencie bohaterowie dokładnie rozłączają się na pół i my śledzimy tylko jedną część, drugiej nie widzimy. No, totalnie wiadomo, nie? czytając, OK, to jest e, zabieg pod inne media albo pod jakieś inne tytuły, ale mi to nie przeszkadza. To było spoko. To nawet mi się podobało, że s, e, ci bohaterowie nie wiedzą, co się dzieje z resztą bohaterów. Tych bohaterów i tak, jak powiedzieliście, to jest tak dużo, że mi to wystarczy w zupełności, śledzenie połowy. Ich tylko nie. Ja też nie czytałem komiksu, więc nie mam pełnego obrazu, ale na razie z mojego punktu widzenia to jest jak najbardziej fajnie porozdzielane. No nie mamy niektórych postaci, wiemy, że one będą w książkach i wtedy zobaczymy to z ich punktu widzenia, co też będzie fajne, bo mi się tutaj to nawet podobało, że część bohaterów wydostała się z tej stacji i mogła patrzeć z zewnątrz. No też to wiedziałem, bo widzieliśmy właśnie na tej okładce, chociażby ta okładka, to wszystko zdradzała coś. Czy dało? Limitowana. Widzieliśmy Jediów stojących na powierzchni planety, którzy widzą spadającą latarnię, więc wiedzieliśmy, że część się wydostanie, ale to też mi się podobało, że mieliśmy też obraz z zewnątrz, obraz z planety, co prawda sporadycznie, pojedynczo, co jakiś czas tylko wrzucany, gdzie tam zastanawiałem się, co zrobić, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, ale wiesz, no, że z kilku punktów, a reszta nie było tutaj tego. Wiemy, że to będzie gdzie indziej, ale to nie wpływa na obraz samej książki. A jak to wpłynie na obraz całości, to się będę mógł wypowiedzieć, jak poznam całość. Nie? No to spoko. No to w sumie mamy dosyć zbieżną opinię, bo ja na początku, jak to się pojawiło, to miałem trochę takie poczucie, że coś mi ucieka, nie? Ale właśnie na tyle mam wrażenie, że zostało to kompetentnie poprowadzone, że tak naprawdę tylko zadziałało jako taki haczyk. Bo szczerze mówiąc, to od razu miałem ochotę sięgnąć po komiks. Nie zrobiłem tego. Ostatecznie, bo stwierdziłem, że już też poczekam aż w Polsce się ten komiks pojawi, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy zabieg i no, ja osobiście lubię też to, że właśnie w ten sposób się bawią i że się tak przenika, przenika faktycznie, czy przenikają te różne media w ramach mhm. rozszerzonego uniwersum. No, rozmawialiśmy chyba o tym, nawet przy którymś z poprzednich nagrań, że cała ta wielka republika zdaje się być tak. Dość zgrabnie i sensownie prowadzona, że to, to przenikanie tych mediów nie tylko w przypadku tego tomu, tylko w przypadku w zasadzie no, całości, którą mieliśmy. No mieliśmy do tej tej pory. cały wątek dręgierów, który zaczynał tak. się w jednym miejscu, jest, a kończył w drugim, tak naprawdę. To jest umiejętnie poprowadzone. Na, na tej chwilę to się wydaje naprawdę całkiem umiejętnie poprowadzone. Dużo już nam tak naprawdę nie zostało, bo tak jak mówiliśmy, opowiadania Tempest Runner, i, i trochę komiksów i dwie książki, tak? Więc to nie jest tak, że tu jeszcze mamy kontentu na lata i to się, mówię, to się całkiem fajnie, fajnie spina. Natomiast słuchajcie, zanim przejdziemy do, do tej spoilerowej sekcji, bo nie wiem, czy Jerry już chciałeś do niej podprowadzać powoli, czy, czy nie, ale to jeszcze może parę słów o Geodzie, który... Tak, moim, no właśnie, z... był chciałem o, o... załogę w statku książce. w ogóle, chciałem Was zahaczyć i o tę część taką, powiedziałbym, ludzką, no bo to nie jest tak, że... Yy... Tego nie było, no bo już załoga statku była raz zblantowana z... Jediami w przypadku, właśnie zresztą, poprzedniej książki Cloudy Grey, No ale jak właśnie Wam się ten element podobał? No bo tutaj, w zasadzie, przez pewien okres czasu mamy akcję, czy od pewnego momentu, mamy akcję trochę, właśnie prowadzoną tak, drużynami, no i ta drużyna, ekipa statku, no jest dosyć ważna i oni mają, można powiedzieć, jakiś tam też swój wątek. Podobał Wam się ten element, fajnie, że geoda i spółka z Afi właśnie z Le Lenoksem czy Leoksem się nam tutaj pojawili czy na przykład to już za dużo tych postaci i uważacie że nie wiem że to może było niepotrzebne chociażby Mnie się bardzo podobało ja ich bardzo lubię i oni tu byli dla mnie jednym z jaśniejszych punktów tej książki. To był bardzo fajny motyw i tak jak mówiliście, że to się fajnie ze sobą wiąże, no na początku mieliśmy obawy, bo te książki były mocno rozdzielone, te w pierwszej fali, pierwszej fazy, mhm. ale to bardzo fajnie po, po zaplotli, zapletli ze sobą moim zdaniem, zachowując jednak cały czas te trylogie. No nie wiem jeszcze, jeszcze dwie trylogie mamy niezamknięte, więc zobaczymy jak to tam będzie wyglądać, ale to tu było bardzo fajne, jednak skoro wspomniałeś o geodzie, to ja muszę to wypunktować, bo uważam, że żart o kamiennej twarzy, o zachowaniu kamiennego spokoju, o staniu jak kamień i już nawet nie umiem y, y, przypomnieć sobie. Jezus Maria, ile można. To jest no. śmieszne. Ale tak, to było śmieszne za pierwszym razem w pierwszej książce. Jeszcze w pierwszej, może mnie przez całość bawiło w miarę. Tutaj może ze trzy razy, ale po prostu każde zdanie, które jest o Geodzie, ja byłem pełen podziwu. Nawet nie wiem, czy dla autorki, czy dla tłumaczki, czy dla obu, bo, no, bo nie wiem no, w sumie, Wymagało to trochę e e e kreatywności, nie? Ale, ale ile można. Jezus Maria, każde pojawienie się Geody to jest żart z e kamiennego spokoju, kamiennej twarzy z, albo z ale tego, mamy też że... To nowy element, bo znaczy, wiesz, geoda okazuje jest... się podrywaczem. co, co tak, też Geoda się okazuje w, większym, wielokrotnie wypływa w tym, w tym tomie. Większym playerem niż, niż, niż Elzar, tak naprawdę, nie? Bo, bo już do tej pory przypieliśmy trochę Elzarowi taką łatkę, który faktycznie kurczę no, prawie żadnej nie przepuści. Oczywiście trochę to tam rozdmuchuje, no, ale tutaj wyszło, że to geoda jest jednak kurczę tym. Tym amantem tej, tej, tej całej serii, nie? co wychodziło tutaj nieraz. Znaczy, dla mnie to w ogóle super zabieg. Ja ich też bardzo, bardzo polubiłem i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam się z nimi spotkamy w tych książkach, które nam zostały. Albo chociażby jeśli, jeśli przez, przez chwilę. Także ja jestem zado zadowolony. Natomiast no, ten żart o tej kamiennej twarzy. No to trochę. To mi trochę zalatywało, tutaj może mała dygresja. E, e, Ryanem Murphym, który jak mu się coś spodoba i, i, i coś, coś mu wyjdzie, to będzie to tłuktasz, aż się wszyscy tym tym pożygają Więc tutaj miałem takie takie skojarzenie. To było fajne przez pierwsze trzy strony, może przez dziesięć, ale nie przez te 400 czy tam ile ta książka ma. No to mm, było. Prawie już, 500 pięćset. No. O, to było trochę męczące, ale no mówię, mimo wszystko to i tak chyba był jak dla mnie najjaśniejszy punkt tej, tej książki. Ja miałem problem trochę z początkiem tego wątku, bo tam mamy dosyć wyraźnie zarysowany konflikt pomiędzy załogą statku i taką nową postacią, takim gnojkiem, który tutaj robi zadymę w zasadzie od początku, który też okazuje się miał z nimi już jakąś przeszłość, jakieś wspólne zatargi. I to mi tak trochę się, się gryzło, ale właśnie... Yy... No, to jak fajne są te postaci, to bardzo wyciągało cały ten wątek i strasznie fajnie się ich śledzi. Tym bardziej, że to jest załoga, ale oni są na tyle właśnie też różni i charakterologicznie, i w podejściu do wszystkiego, co ich otacza, że no to jest po prostu bardzo fajna ekipa do rozgrywania właśnie na różnych sposobach w takiej wielowątkowej historii. I Tutaj wydaje mi się, że też to było fajnie pokazane, także no, ja się podpisuję. Za ekipa statku mam nadzieję, że jeszcze wróci w przyszłości w trzeciej fazie. No bo na początku się wydawało, że ten oprych, co z nimi ma konflikt, to będzie wątek poboczny. Nie? Tak, A ostatecznie tak, się okazało, mhm. że to jest wytrych fabularny, który ma napędzać akcję albo powodować. E, sabotaż, albo powodować, że e, Jedi patrzą w inną stronę niż powinni i tak dalej, nie? On był tym mhm. takim elementem, który odwracał uwagę nieświadomie oczywiście, nie robił tego celowo, e, no albo właśnie przez niego gdzieś tam coś się sypało, nie? Co Ale wiesz, ale to, na, na początku to przera. mówię, mnie to gryzło, bo wydawało mi się, że to jest takie trochę wymuszone, ale później to było o tyle spoko, że ja mam wrażenie, że jak znam ludzi, to dokładnie w tej sytuacji znalazł by się ktoś taki, który by robił dokładnie to, co on tutaj nie no, robi, nie? Na pewno. No i słuchajcie, i tutaj znowu geoda wychodzi w końcu na, na pierwszy plan, no bo on finalnie ratuje sytuację, nie? E, przecież no ale to w, tej... w ciemność też miał taką scenę, gdzie no wiem, to on... wiem, no mówię, to już jest to mówię, to już jest zachłyśnięcie każdy się super bohater nosi pelerynę i... Pomysłem, ale, ale tak, no. Zresztą, o właśnie, słuchajcie a propos geody, no to jest to pierwsze ta pierwsza y, y, Scena, w której on się pojawia. Ona moim zdaniem była świetna i tam się naprawdę kurczę, śmiałem w głos, jak Elzar gdzieś idzie na, na, na tej planecie przez mgłę i widzi jakiś tam właśnie posąg czy coś takiego, i czuje. Czuję ten respekt, jakiś taki majestat, w zasadzie chcę padać przed nim na kolana, to jakoś tak było opisywane i się później okazuje, że to jest geoda, bo ktoś go tam woła chyba po imieniu, nie? Czy coś takiego, więc mówię, to moim zdaniem, to jego wprowadzenie, ta pierwsza scena geody w tej książce. O tym się totalnie to teraz zależnąłem i nikt się, nikogo to, to nie rozbawi, ale <laughs> mnie się cholernie, <laughs> mnie się cholernie ta, scena, ta scena podobała, bo taka podbudowa, po czym się okazuje, że to jest no, jakiś tam nawigator, nie w formie skały. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Ale to słuchajcie panowie, wypadałoby jednak trochę spoilerowo pogadać, a to powiedzcie dla tych, którzy na przykład nie chcą spoilerów, jak oceniacie w ogóle gasnącą gwiazdę jako taki... No, finał fazy, jakby tego nie brać. No, bo pomimo tego, że jeszcze trochę przed nami, no to umówmy się, to wydarzenie graniczne już poznaliśmy, te główne zgony już za nami, te podstawowe emocje, które pewnie twórcy Wielkiej Republiki w tej fazie chcieli nam zaserwować za nami. Uważacie, że to jest dobra książka na domknięcie i potencjalnie ciekawy punkt wyjścia. No, dla trzeciej fazy, bo, bo nie dla drugiej, jak wiemy, yy, czy, czy niekoniecznie? Czy na przykład nie wiem, czujecie niedosyt, yy, ten cliffhanger yy, niekoniecznie do Was przemawia. Yy, no, jak oceniacie tę powieść pod tym kątem? Ja jestem zadowolony. Nie się wiem, czy to bardzo dobrze. Patrząc na całą trylogię nie umiem porównać, ale wydaje mi się, że jest najrówniejsza. Na tej, w tej, na tej zasadzie, że w jedynce jednak był chaos i, i, i też wielka katastrofa i potem coś, i potem coś. Dwójka, dwójka pod kątem tempa tam narzekaliśmy i formy. Tu jest jednak, no idziemy od tego punktu A do punktu B i to jest prosta droga i to jest tu się to, wiele dzieje, ale to jest tak naprawdę, no no, nie, nie, no, idziemy tak naprawdę po bardzo krótkim, prostym odcineczku, ale jako finał sezonu mnie się to bardzo podoba. Ma fajne tupnięcie, jest, jest dużo wybuchów, jest dużo emocji, jest, no, wiesz, samo to zniszczenie tej latarni Gwiezdny Blask, to jest dla mnie wow, nie? Czułem, czułem tą, tą wielkość tego, że, że ta wielka gwiazda to, 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 ta duma Republiki została w tak prosty sposób poniżona, że Jedi zostali tak poniżeni, że to wszystko zostało zniszczone. Oczywiście do końca to się nie udało Marchionowi, no trochę e, zostało uratowanych ludzi. To, podobnie jak na Walo, Na Walo też e, ostatecznie jakoś tam e, w finale oni zadziałali, że troszeczkę to, to, to nie było aż tak wielkie tupnięcie. Ja tu akurat do pewnych rzeczy na sam koniec mam takie mikro zastrzeżenia, ale to mi się podoba. Są rzeczy, które mi się nie podobają, jak pewien zwrot akcji w środku, o którym zaraz powiemy. Podobają mi się te przemowy, które tam na przykład ze statku idzie przemowa w, na całą galaktykę. Tutaj mamy ten patos właśnie, a ja lubię w takich historiach. Podoba mi się ten finał, gdy Ro no, daje nam tą ostatnią scenę sezonu. I ja mówię, jako zamknięcie sezonu jak najbardziej, ale jak przeczytałem tę książkę, to sobie pomyślałem, że ja nie rozumiem tego zagrania teraz z drugą fazą i z prequelem, bo to jest totalnie przedziwaczne. To tak, jakbyś dostał mm, finał dobrego sezonu z cliffhangerem, i nagle by ci stwierdzili, że, że teraz robią co innego, spin-off, a, a, a kontynuacja będzie za trzy lata. Nie? Także po, pod tym kątem jest to trochę dziwne, jak dla mnie zagranie, bo żeby było jasne, to nie jest w ogóle finał Wielkiej Republiki. Nie? To jest urywany cliffhangerem finał sezonu który zamyka mhm. pewien rozdział. Tak się zastanawiam, kurczę, bo ja chyba z wami nie nagrywałem Pośród Cieni, prawda? Wy to chyba nagraliście we dwóch. W ciemność. Tak. Pośród Cieni chyba podobało mi się najbardziej z tego, co czytałem do tej pory z Wielkiej Republiki. E, dlatego mówię od razu, najbardziej na ta książka podoba mi się mniej. To jest fajny koniec sezonu, to jest fajny cliffhanger, natomiast z racji tego, że to jest koniec sezonu, to... E, dużo wątków, po prostu dużo postaci wrzuconych do jednego kotła, trochę, trochę mam wrażenie właśnie takimi wytrchami no fabularnymi. No tak, ale teraz znasz te postaci już, nie? Tutaj tak, ja wiem, nie miałem takiego poczucia wszystko... jak w e, pierwszej książce. Ja tu się tak, w ogóle ale... nie gubiłem. Nie, wiesz co, nie chodzi o to, że się gubiłem, po prostu czułem, że dobra, no to musimy ileś wątków domknąć, niemal wszystkie, które nam się pojawiły do tej pory, no to wrzucamy wszystkich w jedno miejsce i będziemy je tam szybko po kolei zamykać, żeby nie było takich, wiecie, powiedzmy, otwartych pętli ich nadal trochę tutaj zostaje, więc to jest moje zastrzeżenie, że po prostu dużo i szybko. I, i tak mam wrażenie, że może trochę za dużo, trochę za szybko, natomiast y, mnie trochę żal tyłek ściska, że w zasadzie widzimy koniec y, latarni, bo ja miałem wrażenie, że to może być całkiem fajne miejsce do tego, żeby tam czy jakieś opowiadanie właśnie umiejscowić. Y, no jednak taka żyjąca stacja kosmiczna, kurczę, no trochę, wiecie, można było tutaj Star Trekiem po, pojechać, nie? Deep Space Nine'em, czy coś takiego, ale no właśnie mówię, coś, coś ten deseń zrobić, ale no to mówię, to tak fabularnie, bo uważam, że sama latarnia była świetnym pomysłem, to, że ona bardzo szybko tak naprawdę i Jedi i Republika dostają przytyczka w nos, też jest bardzo fajne, natomiast mówię, no trochę liczyłem na to, że może dostaniemy jej więcej i, i trochę właśnie może mniej Jediowania, ale generalnie uważam, że solidny Koniec sezonu. No, ja Wam powiem, że najbardziej mnie ciekawiło, jak oni to wszystko rozegrają, bo w zasadzie to, że dojdzie tutaj do upadku, nie było wiadomo jeszcze ewentualnie na jaką skalę, no to tak jak Mando się śmiałeś, te okładki nam zaspoilerowały w zasadzie wszystko. I nawet zresztą tytuł też trochę to sugeruje, ale no byłem ciekaw, jak do tego doprowadzą. I powiem wam, że pod tym kątem to mam wrażenie, że dostaliśmy zadziwiająco dobrą książkę, bo ona jest prosta, to co mówisz, Mando, ta, ta droga jest krótka, nie? To jest w zasadzie no, bardzo taka skondensowana historia, ale przez ilość postaci tu się dzieje naprawdę mnóstwo, bo mimo tutaj przecież nie poruszyliśmy wielu wątków. Nie? No wraca nam na scenę Nan w którymś momencie chociażby i, i nie tylko ona i też serwuje dosyć ciekawy wątek. I tutaj to, to szalenie do mnie trafia, nie, że mamy pokazane, że ta stacja faktycznie ściągała tą siłą swojej... Nomenomen nomen, grawitacji bardzo dużo różnych osób, i tutaj Grey naprawdę zaserwowała nam kilka bardzo fajnych patentów na to, jak właśnie tę akcję poprowadzić, żeby te emocje były, nie, bo, bo jakby u mnie przynajmniej nie było. Może takich emocji jak twórcy pewnie chcieliby, albo jakby były, jakbym wiecie, świe na świeżo zupełnie, nie wiedząc to i jak podchodził, i, i bym przecierał oczy, że, że się yy, stacja wali. No ale jednak trochę. Tego efektu nie miałem. Te śmierci też nie do końca, może, właśnie przez to, że tak dużo ich było poza kadrem, na mnie działały, ale te emocje, właśnie na mm, poziomie relacji pomiędzy różnymi postaciami i tego, jak, jak tutaj mamy różne, właśnie takie mini potyczki czy, czy mini questy, yy, to, to mi się bardzo dobrze czytało. Natomiast yy, ja osobiście mam akurat chyba największy z Was z tego wynika problem z tym, że to jest koniec fazy, yy, bo. Yy, Wydaje mi się, ja bym powiedział nawet ostro, że to jest głupia decyzja. Znaczy, no może to odszczekam, dlatego mówię to publicznie niejako. Odszczekam to może jak dostaniemy drugą fazę i, i się dowiemy jaki jest pomysł, czy jakby po co jest yy, tak naprawdę yy, ta druga faza w postaci prequela. Ale na ten moment ja nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia. No to ja też mam z tym problem, nie? I to duży, no także tak wcale nie największy masz. No no to okej, okay, to, 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 to tutaj jest nas dwóch co najmniej, ale uważam, że to jest naprawdę głupi pomysł, bo, bo to nam trochę rozwodni to napięcie, nie? Wydaje mi się, że jednak lepiej by ten cliffhanger nam zadziałał właśnie też, jakbyśmy mieli tę przerwę taką. No, jak między sezonami, kilka miesięcy i właśnie jedziemy z kolejną historią, niż jak teraz przejdziemy do zupełnie nowych postaci, będziemy mieli jakąś podbudowę może pod Marchionaro, dowiemy się może czegoś o tych niwelatorach czy levelatorach, ale, ale czy to jest potrzebne na tym etapie? Mam duże wątpliwości i no, chciałbym wierzyć, że oni wiedzą, co robią, cofając nas teraz w przeszłość, no ale. ale... No, szczególnie, że to będzie uspokojenie chyba, bo to ma być era poszukiwaczy, era odkrywców. no To się nie skończy żadnym tupnięciem. My będziemy po prostu widzieć, jak wiele rzeczy było odkrywanych w galaktyce i tak dalej. Nie? Mhm. No dokładnie. No, ja tak. Się... tak, dostaniemy pewnie więcej informacji o tych rodach, tak, o których tu mieliśmy. No, wspomniane yy, poprzednio i, i o tym faktycznie jak oni dochodzili do swojej władzy. Yy, ja jeszcze się wstrzymam z tym wyrokiem. Ja, ja was rozumiem i się po części zgadzam. Zobaczymy, co przyniosą te dwie ostatnie książki. Czy one to w jakiś sposób uzupełnią, nie, czy dadzą nie, nam. No to, to coś tego, jeszcze? One tylko uzupełnią. Tekst, no dokładnie to będzie takie. Chwilę już mamy. Jak no, widzieliśmy teraz, w tych dziecięcych znaczy, książkach. No, to, to na na to, to na ja wam ja też pisałem. i Zaraz chyba jak skończyłem czytać, czy jak wyście skończyli, to, ale to co, to już? Bo to, to była moja pierwsza reakcja, no, że to było takie totalne urwanie. No i pewnie, że chciałbym, ok, dajmy sobie pół roku czy tam wakacje i wróćmy. No bo teraz yy, znowu pytanie, ile osób będzie się interesowało tą, 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 tymi prequelami, czy jak to tam nazwiemy, yy, dopóki nie dostaniemy, wiecie, tej trzeciej drogi. Znowu mam tutaj taki zabieg, wiecie, jak, jak za Lukasa. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. No To będzie mieli troszeczkę coś podobnego, nie, ale, ale no pewnie że no, tak, walowi co no, ale się ale dzieje ale za Lukasa dalej. to była jakaś większa geneza czegoś, nie? nie tutaj, no to, to, znaczy to ja miało nie przekreszam drugiej fazy. No. Ja jestem podjarany, ja jestem przekonany, że ona mi się będzie bardzo podobać, ale po prostu nie rozumiem tej, tego pomysłu, nie? Bo, bo to jest teraz będzie zwolnienie, a kontynuację dostaniemy za ile? Za 2-3 lata pewnie. No tym bardziej, że ja też się, wiecie, zastanawiam nawet w kontekście yy, takim stricte biznesowym, to bardzo źle brzmi, ale no, jednak mamy zbudowaną jakąś tam bazę fanów ja też nawet pod tym kątem się zastanawiam, czy uda się utrzymać uwagę, no bo przecież no, umówmy się chociażby nawet na takich prostych rzeczach, no mamy tutaj książki dla dzieciaków czy young adult, to kurczę, te dzieciaki i te młodzież to już wyrosną w międzyczasie, zanim my dostaniemy właśnie trzecią fazę, no i teraz no nie wiem, czy, czy to... Te osoby, które czytały pierwszą fazę, czy one wszystkie wrócą na, na finał sezonu za te, nie wiem, dwa lata, dajmy no. na to. Nie wiem, a to jest, to jest na, A nawet z naszego punktu zabieg. widzenia no, mówimy, że dużo postaci, a ja mówię, że tu ich już znamy i się nie gubiłem w ogóle, ale za trzy lata ja się będę totalnie gubił, nie? No, no, to prawda, to prawda. No, z moją pamięcią to ja będę na świeżo to czytał. Dadzą Wam jakiś schematik na początku książki, wiecie, rozrysują, kto jest kim. I z kim i jakoś się tam połapiemy. Ale nie, no, oczywiście. Oczywiście, no mówię, no, no na, pewno, na pewno to może dla nich, dla, dla Disneya w jakiś sposób tam wiecie, no finansowo się odbić. Ale zobaczymy, no, zobaczymy, czy, jak to będzie wyglądało. No, mogło być lepiej. Ja nie jestem jakoś ekstremalnie niezadowolony. Zobaczymy, co nam te najbliższe. Miesiące i lata przyniosą, no mówię. My za dwa lata pewnie będziemy czytali to tak samo, jak czytamy teraz, nie, więc. No dobra, poza panowie. tym, że pamięć już nie ta, to nam to dużej różnicy nie zrobi. To y, ogólnie jesteśmy, jak słyszycie, y, zadowoleni y, po lekturze tej powieści. Y, no ale przejdźmy w tym układzie do spoilerów. No I jeżeli ktoś y, nie czytał, no to tutaj będziemy zdradzać i śmierci, i pewne rozwiązania fabularne, które trochę nam zaniżają. I myślę, punktować chyba w... nasze problemy, tak, bo tu tak. raczej negatywne rzeczy Tak, upadną. właśnie to A chciałem powiedzieć, że, że tutaj będą rzeczy takie, które raczej są, są na minus. No także ucinamy, no i przejdźmy chyba do takiego największego problemu, wydaje mi się wspólnego dla nas, chociaż nie gadaliśmy, tak. ale tak wydaje mi się, że wszyscy na to zwracamy uwagę. Bez dwóch zdań. Czyli y, głównego twistu i tego, y, co y, powoduje, że y, ta infiltracja jest możliwa, czyli mamy zdradę senator Staros, która nagle okazuje się być kochanką Marchionaro. I tak naprawdę to ona zdradza mu wszystkie plany, wpuszcza sabotażystów na gwiezdny blask. No, i nagle się okazuje, że ona, mimo no już nie najmłodszego wieku, zachowuje się jak ogłupiona miłością, nastolatka, która po prostu doprowadza do katastrofy na gigantyczną skalę. No, i ja od razu wam powiem w jednym zdaniu: uważam, że to jest jeden z najgorszych twistów, jakie ja sobie w ogóle przypominam gdziekolwiek, w jakimkolwiek medium, nie chodzi no, no. nawet o Gwiezdne Wojny, bo mam wrażenie, że mm, przecież to też nie jest postać nowa, tylko to już jest postać, którą widzieliśmy. Wydaje mi się, że ten twist tak totalnie z niczego nie wynika. No, tak jest, no tak właśnie jest wbrew to temu, jest co jeden widzieliśmy nawet w poprzedniej problemu. książki książce, jak się um, to wszystko tam pletło. Przecież tam chwaliliśmy na przykład, że jest taka intryga fajnie rozpisywana i tam udział staros. No moim zdaniem w ogóle w tamtej intrydze nagle przestaje mieć jakikolwiek sens, jak weźmiemy pod uwagę to, co tutaj mm -hmm. dostajemy, tak, no i. Jest. Wow. No ale wiesz, no, gdyby była jakaś podbudowa, bo to można by było rozpatrzeć na kilku płaszczyznach. Może ona czuła, że. Marchion jednak jest potężny, przejmie władzę i wybrała tę stronę. Ale nic tego nie zwiastowało, że ona jest taką postacią. Nic. Jeśli e, weźmiemy wątek erotyczny, który jest Jezus Maria tak po prostu <laughs> tępy, tak głupi, że laska tutaj, och, bo on jest dobry w łóżku, och, i do niego poszła i się bzykali, ohoch, och, jak jest cudownie. Nic tego nie zwiastowało. No, to wiesz, to nadal by zadziałało jako twist, gdybyśmy wiedzieli, że ona Faktycznie, gdybyśmy mieli gdzieś tam zarysowane, że ona no, ma takie ciągoty, niekoniecznie do złych ludzi, ale że ten seks ma dla niej jakieś znaczenie. Gdyby taki Elzarman przeszedł do e, Laury D i się z nią zaczął zykać, e, prędzej bym to kupił, bo mieliśmy podbudowę, że to jest taka postać, że ma z tym problem jakiś. Jako Jedi problem, nie? bo jako e, nie Jedi, no to niekoniecznie problem. E, to było, to było, e, było fundamentalne tej postaci gdzieś tam, jednym z, jedną z cegłówek i ta, ten twist by nie był z dupy, nie? A ten jest totalnie z dupy, nic tego nie zwiastowało, a poza tym przedstawiałem w świetle po prostu koszmarnym, nie? No, e, zarówno ta zdrada już na etapie, jak jeszcze nie wiemy, że to jest, że tu chodzi o łóżko. Jak to, jak do tego doszło, wy już byliście po lekturze i wy już tam dawaliście sygnały, że coś jest nie tak Ja mówię, co? O co chodzi? Mówię, to będzie wyjaśnione gdzieś? Znaczy, zacznijmy od tego, że to powinno już być wyjaśnione. No, ale dobra, kupiłbym, gdyby był jakiś komiks albo inna książka, która by nam pokazała to z jej punktu widzenia. Co prawda, to nadal byłby zły ruch, ale bym kupił to jeszcze jakoś. Ale tutaj mówię o co chodzi. Jest taka scena, gdy ona żegna się z. Ech, jak on się nazywał, Belzetifar. Eee, uh -huh. Tak, tak. I, uh -huh. i o, on już coś czuje, ale że te zwierzęta wpływają na niego, to on tego nie, nie odszyfrowuje, że ona go okłamuje tak do końca, nie rozumie tego. Ale tu jest dokładnie powiedziane, że ona odwróciła się, zobaczyła, jak on odchodzi z psem i ten obraz jej już towarzyszył zawsze. I, i to nawet nie jest rozwinięte, bo przecież on nie ginie. I, i nie wiem, dlaczego akurat yy, to zostało tutaj, bo, bo ja myślałem, że to jest jakaś bardzo ważna ważna scena, że ona na niego spojrzała i że to będzie miała przez to wyrzuty sumienia i w sumie cały czas czekałem co się z nim stanie. A to nie jest. Gdy ona idzie do łóżka i gdy te wychodzą te erotyczne, to jest po prostu to jest koszmarne, to jest koszmarne. A gdy jeszcze na koniec wychodzi, że ona a, no jestem po tej złej stronie, ale o kurczę, co ja zrobiłam? Ale ja się ukryję, wyjdę z kadru, żeby mnie nie było widać, jak wysyłasz wiadomość do Galaktyki. A w pewnym momencie się odzywa i Marek się cieszy. Haha, ha, głupia dzida. Haha, ha, Galaktyka to przeanalizuje i się dowie. To, to, to jest, no to ta postać jest po prostu taka, wiesz, zrobię coś złego, zabiję wszystkich, z którymi do tej pory współpracowałam, ale niech oni się nie dowiedzą, że to ja, nie? Nie, nie, nie. Prze... Przejdę na stronę tego, który jest potężny, ale nikt, 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 nie, nikt nie wie, że ja przeszłam. Znaczy Tym no, bardziej, prostu... że tu to jest, to jest jeden element, bo tutaj tak naprawdę to jest bez sensu w dwie strony. No bo nic, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby było jakkolwiek zasygnalizowane, jak w ogóle oni się poznali. I to też jest dla mnie straszna lipa, no bo Marchion Roo cały czas był nam przedstawiany jako to oko nichilów, ukryte gdzieś tam w ogóle poza zasięgiem wzroku kogokolwiek, a nagle tu się okazuje, że sypia sobie z wpływową panią senator i... No i co? I nie wiem, nagle się okaże, no. że jak on zrzuca maskę, to, to bryluje na korusant i, i w ogóle na jakichś tam przyjęciach? Czy, czy, czy o co tu chodzi? No nie wiem, może będą próbowali to jakoś łatać, ale no na tym etapie to ten twist jest totalnie z dupy po jednej i po drugiej stronie. Tego już się nie da załatać. Nie? jakby ja, ja nie widzę sposobu, żeby oni to załatali, no chyba że faktycznie dadzą nam tą młodzieżówkę tego Janka Dalta, który gdzieś tam jeszcze to spróbuje wpleść, bo na pewno nie ta książka dla dzieci. Natomiast, no tak jak mówiłem, wszystko się tu dzieje z dupy, tak? No bo cała ta zdrada, cała ta infiltracja, ok? To i może jest fajnie poprowadzone, może chaos i tak dalej, ale sam sposób, jaki do tego doszło, jest z dupy. To, co ty mam dopowiedziałeś, to jest kretyńskie, to jest głupie. Generalnie widać, że autorzy próbują trochę. No wplatać tę seksualność bohaterów yy, w te książki, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy to No to jest cały to czas, to jest, to jest w ogóle ważny tak, element, mam tylko, wrażenie, tylko, jeden że tak koślawo, tylko, że tak koślawo to jeszcze nie było przekazane, tak, pokazane, no bo to, co mieliśmy w przypadku... Yy, Jezus, mają tego ataku na Walu, kurde, znowu. Znaczy nie, no bo w, wiesz, to, o, jeżeli chodzi o Giedaj, to, 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 no to no w, w ogóle lepiej, lepiej to i... wypada, bo tam masz ten konflikt wynikający powinności, yy, czy zakon, a uczucia. I, I to ma tam sens, nie? A tutaj to nagle. Tak, ale wiesz, ale na, nawet sam sposób, w jaki jest opisane to pożądanie, które Elzar odczuwa. Yy, a to jak jest tutaj, no. Kurde. No, nastolatka, nie, bo to nawet nawet ciężko no tak, tak. No, tak jak ciężko inaczej no, i na ogupiona jest... przez miłość, nie no, przez miłość, nawet nie przez miłość, no, nie? przez, no, no, przez tak, co innego, nie, no po prostu koszmar, 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 koszmar i jeszcze raz koszmar, co było, to było tak potwornie złe, a to, że to jest wytrychem w zasadzie do fabuły niemalże całej książki, no mnie niemiłosiernie wkurza, bo gdyby nie to, co nie ma żadnego sensu no mówię, samo otwarcie tej książki czy, czy, czy to otwarcie tej, tej konkretnej intrygi nie ma żadnego sensu więc cała intryga moim zdaniem leci na ryj, jakkolwiek by dobrze nie była napisana to jest z dupy bo sam sposób jaki do tego doprowadzamy jest z dupy no. i te śmierci Jediów, no do, do, do których zaraz dojdziemy no nie, kurde po prostu to mnie tak niemiłosiernie wkurzyło żadnej podbudowy durna motywacja Kretyńsko napisane, zrobimy z niej idiota. <grymne> Ale wiecie, że robimy właśnie drugi, zupełnie inny podcast, nie? Przed chwilą przez godzinę chwaliliśmy. Super książka, fajnie, super. A teraz nagle wszystko jest źle. Nie no ja przepraszam, ja jestem konsekwentny. Ja mówiłem, że mi się to zawiązanie akcji nie do końca podobało. Znaczy nie, to, Ale... to, to, to jest tak, że ja uważam, że to jest fatalny motyw, który paradoksalnie przez to, jak jest właśnie totalnie od czapy jak jest oderwany od wszystkiego, to on mimo wszystko nie psuje tej książki w moich oczach, nie ja, ja nadal się dobrze bawię jakby na, na całej tej lekturze, natomiast uważam, że to jest fatalny motyw z jeszcze jednego powodu, bo ja już pomijam, że to nie jest nijak wprowadzone, ale mnie nie dość, że wkurzyło samo to, że nagle mamy po prostu coś tak z kapelusza, ale mnie jeszcze irytuje to, że mi się naprawdę bardzo podobała i znów teraz nie wiem, czy to jest w ciemność, czy pośród cieni, no ta poprzednia, tam właśnie, gdzie senator Staros w zasadzie pchnęła przecież Wernestrę i całą jej ekipę no, prost, pchnęła, prosto w objęcia do... nihilów. I teraz ja nie, kompletnie nie rozumiem jakby tego, jak to ma się wszystko nam spinać, bo tutaj mamy pokazaną, że ta relacja, właśnie sen, pani senator z Marionem Ro, ona już trwa jakiś tam czas, a z drugiej strony no w poprzedniej książce widzieliśmy, że ona była. Motorem napędowym w zasadzie tych działań przeciwko Nihilom, no bo to ona jednak wysłała właśnie całą naszą ekipę. Co doprowadziło do tego, że cała ta tajna baza została odkryta no i de facto jakby zniszczona, wyłączona z gry. Też Chance Yarrow, która też z Nihilami współpracowała i wydawała się jakąś tam ważną postacią dla Markionaro, musiała się ewakuować. Więc no. Ona można powiedzieć, że z perspektywy poprzedniej książki popsuła Nihilom szyki, a teraz podała na tacy mu latarnik gwiezdny blask dla kilku ekscesów łóżkowych. Nie no to jest dla mnie niewybaczalna głupota. O. Ja mam jeszcze dwa zarzuty, jeśli z tym skończyliśmy. Jeden to to, co zasugerowałem już wcześniej, czyli te śmierci Jedi. i ja wam powiem, że one mnie trochę wkurzyły, ale nie chodzi o to, że były takie same, że były slasherowe czy głupie. Tylko ja nie czułem trochę przy nich emocji. A jeśli no, no już, to, jest to nie co takie ja mówiłem, chyba. Nie, że, że ale nie czuć stawki trochę. Jeśli czułem emocje, to nie takie, jak chyba chcieli osiągnąć, bo ja czułem duże emocje na skalę globalną, na skalę makro. Jak widziałem tę drugą połowę stacji i nie wiedzieliśmy, co się z nią stało, i ona wybuchła, nie wiedzieliśmy, kto tam zginął, kto przeżył, to, to ja czułem to, co powinienem czuć w tym momencie. Ale na przykład wiesz, giną nam postaci. No, jako pierwszy ginie ten nowo wprowadzony ten Regard Cole, który jest tym dżedajem, co rzuca suchary, no to ja jego nie znam, więc co mam tutaj odczuć? No, zakładałem, że on ginie po to, żeby inni wyciągnęli wnioski. No jak się okazało, nie. On zginął w zasadzie nie wiem po co. Ale potem no, ginie nam poza kadrem Nip Asek. Też nic nie poczułem, bo jakoś... No, już bardziej poczułem reakcję tego... Burjagi. Burjagi jej ale ucznia. Wiesz, Nip nie to, o to chodziło. No znowu no... Zabijają I to, postaci, i które... daj mi skończyć. Hmm. I Indera Stokes, gdy ona ostatecznie nie zginęła, tutaj też bardziej chodziło o emocje związane z jej uczniem, ale mnie przeokrutnie wkurzyła śmierć Orli i mnie też, Mnie też, to właśnie jedna postać. Maria. To była tak świetna postać, i mnie by każda jej śmierć chyba tutaj wkurzyła, bo ja miałem wrażenie, że my jesteśmy na początku jej drogi, że teraz dostaniemy o niej jakieś nowe historie. No tym a bardziej, a ona że po był prostu... fajny motyw tam na początku z nią i z Elzarem, nie? gdzie ich no. z, te z, sparowali i tam cały ten wątek pomiędzy nimi też był super, a, a tutaj też taki klops. A ona idzie i ginie, i, i to mnie wkurzyło podwójnie, bo nie dość, że ginie w ogóle, gdzie to ona nie powinna tu zginąć. I to nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno, że o kurczę, fajna postać zginęła i że ja jakieś emocje czuję, tylko ja jestem wkurzony, bo ja chcę więcej jej. A po drugie właśnie, że ginie też w głupi sposób taki, no. No to ja się zgadzam tutaj, niestety, niestety. Mam podobny problem z tymi śmierciami, no ale to też sygnalizowałem w zasadzie już wcześniej. A, a jeśli chodzi o emocje, to bardziej na przykład czuję emocje z tym, że nie wiemy, i to jest w ogóle fajny motyw, że nie wiemy co się dzieje z Buriagą. Tak, I to jest to też jest fajne super. nawiązanie do, do Greystorna. Że wtedy go porzuciłem, wtedy założyłem, że nie żyje. Teraz, póki nie będę miał stuprocentowej pewności, to tego nie założę, nie popełnię drugi raz tego samego błędu. To jest fajny punkt wyjścia do, do teraz przygód Bela. Ale na przykład ja też nie poczułem śmierci Stelana jakoś. No, nie wiem, to może dlatego, że ta postać dla mnie nie była jakoś aż tak. Przez to, że on był tym chłopcem z plakatu, a w tej książce był przedstawiony raczej negatywnie, bo z niego wyszły te najgorsze emocje, które w, których Jedi nie powinni mieć. A tu się okazuje, że on nie ma, tylko je skrywa, no bo teraz mhm. wyszły na światło dzienne. I na koniec to wielkie odkupienie i uratowanie i poświęcenie. i Ja tego tak jakoś nie poczułem, jak powinienem. No, Stelan dopiero w tej książce zaczyna być jakiś. On był tym chłopcem z, z plakatów. Był przez to taki, mówię, to jest coś, co mi się nie podobało. Zawsze ta wiecie, ta, 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 to, czar, to czarno-białe przedstawienie świata i postaci. I tutaj przez to, że się dowiadywaliśmy o tej jego, nawet nie powiem, mrocznej, bardziej ludzkiej stronie, to mam wrażenie, że on, on mógł być ciekawy. On po prostu nie, nie, miał, nie miał wystarczająco dużo czasu antenowego w tych książkach, żeby do tego doszło. No i przez to, że w momencie, w którym mogliśmy zacząć faktycznie mieć do niego jakiś tam stosunek, to no to się sytuacja skończyła. Ja mam wrażenie, że kurde chyba śmierć części mnie bardziej... Ruszyła no właśnie, PX to jest morska. w ogóle. Ale, ale, ale mój to poczekajcie, zanim, zanim, zanim do części do Yarrow, to Chancy, ja bym się tylko na sekundkę tutaj zatrzymał, bo jeżeli chodzi o Stelana, to wiecie, ja ogólnie trochę się nie zgadzam, bo ja mam wrażenie, że on od początku był pisany jako taka postać mocno skonfliktowana, bo wydaje mi się, że on miał być taką postacią, która jest z jednej strony tym chłopcem z plakatu, ale on we wszystkich rozmowach, czy to z Wernestrą, czy z innymi postaciami, on cały czas dawał odczuć, że, że on się w tym nie czuje, nie, że to nie no tak, jest... tak, on tego nie lubił. Tak, mhm. że, że to nie jest coś, co co mu sprawia, nie wiem, jakąś przyjemność, czy cokolwiek takiego, przy czym ta jego śmierć jest dla mnie na ten moment trochę dyskusyjna, bo mam wrażenie, chciałbym się mylić, że to może być taki motyw, jak to się kiedyś mówiło "kobieta w lodówce". Na zasadzie, że wiecie, tutaj mieliśmy ten trójkąt Elzar, Stelan Avar, Chris, i teraz po prostu ten Stelan będzie taką postacią, która pchnie znowu Avar, Chris i Elzara ku sobie i oni będą właśnie trochę motywowani tą śmiercią stelana w swoich działaniach. Ja nie przepadam za takimi motywami, gdzie wiecie, trzeba uśmiercić jakąś postać, żeby, żeby doszło do jakiejś przemiany u innych postaci. No zobaczymy, bo tu na razie sobie gdybam. A co do tego wątku z Buriagą, to jedna tylko drobnostka. Bardzo mi się podobało, że te rantary się jednak znalazły na stacji. To w ogóle nie powinienem, ale się uśmiechnąłem naprawdę szeroko pod nosem, jak się nagle okazało, że oni tam już założyli, że te rantary to jest po prostu ściema. A nagle się okazuje, że jednak tam był faktycznie statek. No i jeszcze, z tymi nie, już alarami, jesteśmy w czarnej dupie, a oni jeszcze wypuściliśmy tak, tak, nie? Tak, tak, tak. <laughs> także tak. To, to był w ogóle naprawdę super patent i uważam, że to był jeden z najlepszych twistów w ogóle w całej tej książce, no bo ja naprawdę byłem z ręką na sercu przekonany, że to się okaże, po prostu nie wypał. Nie? Że właśnie to jest mhm. to, to jest tylko kolejna zmyłka, a, a tu nagle okazuje się, że coś takiego. I to był w sumie fajny motyw, bo mam wrażenie, że całe, cała ta sekwencja zdarza. Uruchomiona przez Rantary, cała ta ekipa, która się formuje, to wszystko, co tam się dzieje, jeszcze w powiązaniu z tą zmieniającą się stacją, co, co wtedy ma miejsce, bardzo mi się ten motyw całościowo podobał. A wspomniałeś o Chensi, ja powiedziałem, że to jest moje trzecie, mój trzeci zarzut, ale nie sama śmierć Chensi, bo ja uważam, że to jest fantastyczne. To był jeden z nielicznych momentów na książkach Gwiezdnowojennych, gdzie ja naprawdę miałem szczenę na podłodze, ale nie na zasadzie nawet nawet nie na, że to się wydarzyło, tylko mi w głowie wybuchło, ile to teraz może fajnych konsekwencji na, na sam koniec tej książki, albo na dalsze wydarzenia. Mm -hmm. Bo tutaj mamy scenę, gdzie te negatywne postaci, czyli Nan i Chensi, w zasadzie mogą uratować dzień. Nie? Są już prawie, że stacja jest już prawie na tej granicy, gdzie już nie da się jej podnieść, a one już są no, na finalizacji uruchomienia silników. Wystarczy przycisnąć przycisk, ale na to wchodzi Elzarman, który widzi je, dostrzega, wyskakuje i przecina ją na i mówię, kurcze, ile wtedy we mnie wybuchło? To takie wiesz. Po pierwsze, ta, jeszcze takiej hipokryzji Jedi, Jedi nie widziałem, nie? gdzie oni e, każdą złość nie ma emocji, a on się zachowuje tutaj, no, to przekreśla go całkowicie, przekreśla. Ja teraz sobie pomyślałem w tym momencie mam nadzieję, że on się dowie, co zrobił. Żeby tylko przypadkiem on za chwilę nie zabił nan i nie będzie miał tej świadomości, i tylko my jako czytelnicy będziemy wiedzieli. Mam nadzieję, że się dowie. Tym bardziej że 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 to będzie jest, widział... y, przepraszam, wpadnę ci tylko w słowo, że to jest y, kolejny taki y, potężny kamień do w ogóle już tej lawiny, którą on ma za sobą, bo przecież na walu no. też już widzieliśmy właśnie, co zrobił i, i przecież ta, tutaj na początku widzimy, jak się mierzy z konsekwencjami, nie? a tutaj jeszcze no. nagle lawina no cała i, na niego. I wiesz, i sobie pomyślałem, niech on się teraz dowie, niech mu Nanto wyrzuci w twarz, odleci, niech on w jakiś sposób przeżyje i niech widzi, jak wszyscy zginęli przez niego i niech to go złamie i mówię... Ale wow, nie super, nie, fajna rzecz. A, a naprawdę byłem w szoku, jak on wyskoczył i ją przeciął na pół, e, pomimo tego, że to można się było oczywiście spodziewać, ale mówię, wow, nie. I nie, byłem... to ja się nie spodziewałem takiego rozwiązania akurat. No ale jak on już tam szedł i słyszał głosy, to ja podejrzewałem, że on to zepsuje. Ale i ja tak. Znaczy nie było... że zepsuje to tak, ale wiesz, No ja no, mówię chwilę no, przed on, tym, on, nie? On, on niby cały czas już tam mówił, że właśnie się y, chce odciąć czy y, y, powrócić właśnie do relacji z mocą, żeby nie doszło do takich sytuacji, jak na Walo, więc ja, ja już raczej zakładałem, że on yy, no jakoś tam się ustabilizował, nie? A tutaj nagle coś takiego. To był duży szok ale, dla mnie. Ale mnie wkurzyło to, co było dalej: to, że właśnie Stelan do niego zszedł, yy, Kedr, on, Stelan się poświęcił, on przeżył i on teraz Stelan się dla mnie poświęcił, ja jednak pójdę tą drogą jasności, będę już od no, teraz kurie, zawsze do niego myślał o nim. <grym> Jezus, Mariano, ale wiesz, on tutaj dokonał takiej rzeczy, która. Pod której już nie ma, że się podniosę, to powinno go złamać, zniszczyć. I on... Ale to, to pada tam w końcówce no wiesz, w sumie. Ale to może pada jeszcze możecie. Pa, to, to pada tak, że w następnej książce on będzie miał kilka myśli, trochę medytacji o jejku, co ja zrobiłem, i to pewnie będzie się ciągnąć. Ja podejrzewam, że to będzie teraz definiować go gdzieś tam, ale jednak no, to nie było to, czego ja oczekiwałem. Ja oczekiwałem, że, to, że, że złamiemy tę postać, nie zniszczymy. Jakkolwiek bym złym człowiekiem nie był, a tutaj on kończy jako biały rycerz troszeczkę jako no poświęcił się największy przyjaciel już nigdy tego nie zapomnę będę szedł tą drogą Wiecie, dla niego obstawialiśmy yy, bodajże na etapie drugiej książki że skończymy z jakimś sitem yy, w, w wielkiej republice więc ja jeszcze nie wykluczam że yy, ta, ten upadek nastąpi tym bardziej że mamy go zblendowanego znów z awar kris i yy, T tutaj można różne rzeczy zrobić, bo wiecie, z jednej strony może być tak, że pójdą drogą wybielenia go, a z drugiej strony mogą go upodlić do końca, nie na zasadzie, że znów się wda w romans na przykład z Avar Chris, No, on która... jeszcze nie powiedział Avar o tym, nie? A ja chyba tak, tak, tam gdzieś tak. tam są myśli, że powie. Ale ja i tak oczekiwałem tego tutaj. No nie, ja, ja to rozumiem, nie, nie tylko wiesz, tylko mi chodzi o to, że tutaj akurat to jest wątek, którego, i, z którym ja jeszcze nie mam aż tak dużych problemów, dlatego że mówię, mogą z nim ciekawe z rzeczy zrobić i to. to dużo zależy na co sobie pozwolą nie? bo mówię ja naprawdę ja sobie wyobrażam że nawet może się skończyć tak że nie wiem że wda się w romans z, z Avar Kriss znowu Avar go rzuci w którymś momencie bo stwierdzi że musi się opamiętać i, i to go pchnie już wszystko że straciłem Stelana e, straciłem więź z mocą straciłem Avar Kriss i, i na przykład wiecie Full Frontal e, sit e, Narodzenie i no i zobaczymy, nie? Tu, tu różne rzeczy można z tym zrobić. No pytanie, czy zrobią? No, <laughs> no tak, to, to, jest, to, jest, to jest pytanie no, musi, otwarte, musimy czekać, Ale nie, nawet tak no. zrobią. ja, ja te, tak jak teraz to rysujesz, to to, to nie, to znaczy spoko. Pewnie mi się będzie podobać, ale wolałbym, żeby to było tutaj zakończone z nim i żebyśmy dostali taki bardziej gorzki ten finał, a on jest taki jednak trochę. W, w sumie tu stoję w rozkroku. Nie jestem pewien, czy, czy jestem na nie, czy, czy na tak, bo mówię, dostaliśmy znów trochę tak jak przy Walo. W Walo byliśmy w totalnie czarnej dupie, ale oni na koniec odnoszą duże zwycięstwo i, i troszeczkę e, no, ta, ta, to upokorzenie ich, to. to, to ta przewaga nichilów spada. Tutaj z kolei kończymy z taką nadzieją. Zniszczyli to, co było największe, zniszczyli naszą potęgę, zmiażdżyli nas, ale wielu z nas przeżyło, nie wygrali do końca. My będziemy walczyć, żeby upamiętnić tych, którzy odeszli. Nie jestem pewien, czy, czy wolałbym nie, nie dostać gorzkiego, takiego mocnego mhm. tego zakończenia. Ale wiesz co, to mi w ogóle trochę zalatywało tą ostatnią sceną z zemsty Seatów. nie i, i te, ta New Hope, tak, patrzenie na te dwa wschodzące słońce, to akurat było na spadającą stację, nie, ale okej, okay, tam było jeszcze coś, coś po tym, ale miałem takie właśnie te, te, taki vibe dokładnie tej sceny, nie, patrzymy właśnie wszyscy przed siebie, gdzieś tam spora grupa e, i, e, no i, 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 i ta nadzieja jest, no bo znowu mieliśmy też taką scenę gdzie mogliśmy się już prawie pożegnać z kolejną lubianą postacią, naprawdę lubianą postacią. Mówię o Leoksie. Mhm. No i znowu, no kurde. U Sex Machina, no i nagle miałem spadochron, nie się uratowałem. O, to zajebiście. było to też było kiepskie. Ale w sumie, wiesz, no, ja mówię, ja stoję w rozkoroku bo ja rozumiem, że to się musi tak skończyć, bo, no, bo będzie kontynuacja i ci ja dobrzy jednak pokonają ja tych wiem. złych. To ja bardziej bym miał z Imperium kontratakuje z końcówką, gdzie wszystko przegrane, ale stoją, patrzą w ten w to okno na statku mhm. i, i gdzieś tam będziemy szli dalej. No, tak się w zasadzie Gwiezdne Wojny Filmowe kończyły. Tak, ale to... Mój znajomy miał duży problem z ostatnim Jedi, że to. Jest film, w którym nie kończymy grupową sceną, bo, bo filmowe epizody tak się kończyły grupową sceną mm. i patrzeniem gdzieś przed znaczy, siebie. Więc... Słuchajcie, ta książka jest bardzo konsekwentna w byciu gwiezdnymi wojnami, takimi oldschoolowymi, bym powiedział, w, w paru miejscach. No, nie ma tutaj miejsca na jakieś tam odważne decyzje za bardzo. Może poza właśnie tym, co, co robi Elzar, to jednak wszystko jest tak względnie bezpieczne, prowadzone. Mamy tą nadzieję, więc, więc mówię, no to jest, to jest schemat niemalże, niemalże filmowy, lukasowski, nie? Tutaj także no, trudno zarzucać gwiezdnym wojną to, że są gwiezdnymi wojnami, nie? Finalnie, więc, więc mówię, no czepiamy się. Ja finalnie i tak jestem na tak, aczkolwiek mówię, no poza, poza tym twistem ze zdradą, który jest jednym z najgorszych ever, no to. Ja, ja Wam powiem na, 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 że... na koniec jeszcze dwie rzeczy. Jedna drobnostka. <laughs> na koniec tego krótkiego podcastu. Tak, tak. No, A... przypom... Chciałem przypomnieć, że przed nagraniem, przypomnieć dla słuchaczek i słuchaczy, powiedzieć, że Rychu chyba powiedziałeś, że 10 minut będziemy gadać bez spoilerowo. Tak. <laughs> tak, to tak bywa czasem, ale jedna drobnostka jeszcze. Bardzo mi się podobał właśnie to, co Ty mam do nazywać w którymś momencie takim jakimś kontekstem makro. Bardzo mi się podobał ten moment. Motyw z tą planetą, na którą cała stacja, czy nad którą cała stacja zapisła, Aha. i cały ten motyw, i te dywagacje polityczne, przez to jest taka pierdoła w sumie, w sensie no, to, to mogłoby tego nie być. A bardzo mi się podoba tutaj, że to, że to jest i że to ma jakieś konsekwencje, i to przez całą tę książkę się gdzieś tam przewija. To, to jest fajny patent. A jeszcze na sam koniec, jakby tak patrząc w przyszłość, to. Ja tak jak powiedziałem o tym, o, o Elzarze Manie i o Avar Chris, ja bym nie chciał, żeby to tak się potoczyło, bo ja jedyny problem, jaki mam, znaczy jedyny, taki problem, który mam, poza tym, że będziemy czekać na to dwa lata, to... Nie chciałbym, żeby oni teraz poszli w takich oczywistych kierunkach, bo mamy tutaj Nan, która idzie ku nihilom i nie chciałbym, żeby ona jednak dotarła do tych nihilów i nagle się stała, wiecie, jakimś uberzwolem po prostu. Nie chciałbym, żeby ten Elzarman właśnie był napisany w taki sposób, bo to by było zbyt przewidywalne. To by mogło Wiesz, Nan ma działać. już konkurencję. Nie? Jakby tam mhm. już jest kolejna postać przecież, która... Może będzie wiesz. Nie wiem, czy nie będzie właśnie takiej trochę potyczki między Nan a tą dziewczyną, która tam jest w tej chwili, tą prawą ręką martwioną. Mm -hmm. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale... No bo ona też tutaj w zasadzie została wprowadzona. Tak, no, ona tu została o, wprowadzona, ona, ona ale... poza byciem kompetentną to niczym się tutaj nie, tak, nie wykazała. No, ale tak naprawdę. to jest, naprawdę, ale to jest taka N2.0 na, na trochę. No. No. Ale, ale to po prostu, tego ja bym oczekiwał, Wam powiem w, po tej trzeciej fazie, żeby oni trochę nas zaskoczyli. Bo ja w zasadzie jako ostatnie słowo to Wam powiem, że rozmawialiśmy na początku, czy Nihilowie są ciekawym przeciwnikiem. I ja nadal mam wątpliwości, czy to jest ciekawy przeciwnik, no bo okej. Okay, no, no ale ten... tu nie ma nichilów w tym, przecież tutaj jest Marchion Ro samodzielnie, który jest na statku, yy, gdzie są drogi. No, no, no tak, ale wiesz, ale mi chodzi o to, że mamy jednak no, Marchiona Ro jako ten mózg, jako jakiś mastermind, który ma jakiś tam swój plan. A ja patrząc właśnie w tej skali makro, ale z punktu widzenia Nihilów i Marchiona, to ja cały czas nie za bardzo widzę, jaki on ma cel. No, no co, władzę nad zewnętrznymi rubieżami? Nie no, to jest zemsta cały czas przecież, nie? Tam jest jakaś zemsta na Jediach i no pokazanie fucka Pewnie, faka pewnie to, to się tego się dowiemy właśnie może w tych spin-offach, nie? Że się nagle okaże, że on ma jakąś kosę z zakonem z przeszłości, bo nie wiem, rodzina, babcia, matka, cokolwiek, no ale... Ale to jest właśnie znów mój taki niepokój, nie? No, nie, nie, nie przekonuje mnie ten marchion ro w tej pierwszej fazie i, i, i no nie wiem, czy to jest. Taki dobry kierunek. No ale to już za bardzo się kręcę w kółko. Dobra, sorry, koniec z mojej strony. Ale tu mnie w sumie zaskoczyłeś tym, że on się może takim lutenem okazać. <laughs> nie czytałem tego komiksu, nie znam tego komiksu o Konihilów, gdzie on tam jest. Jest komiks o nim, nie wiem na ile on wyjaśnia postać, ale że on się może okazać kimś, kto ściąga maskę i gdzieś kimś jest. O tym w ogóle nawet nie myślałem. Ale ja, ja nie mam jakiegoś. Znaczy. Ciężko mi się wypowiedzieć o nich, bo oni byli potęgą, potem zostali rozbici, a tutaj ich w zasadzie nie ma i e, jest tylko ro. Ale mnie się podobał ten jego plan, ta jego przemowa na koniec. Jestem w sumie ciekawy, jak to się potoczy dalej e, z nim. No dobra, to tyle, nie, tu nie ma co wchodzić do, głębiej. Du wyszedł nam długi podcast, no ale y, można powiedzieć, że zwiększenie fazy, teraz już zostały nam okruszki. I takie ostatnie pociągnięcia pędzlem, które nam będzie. A za chwilę komiks, który bardzo polecają ludzie, także tak, jeszcze tak. z Wielką Republiką w tym roku się nie żegnamy. Nie, no nie żegnamy się, ale wiesz, już patrzę, nawet z perspektywy tych historii głównych, no to już raczej będziemy mieli zapełnianie takich białych plam i, i uzupełnianie mm -hmm. y, y, braków. No ale generalnie można powiedzieć, że już wszystko, co najważniejsze teoretycznie poznaliśmy. Y, za dzisiejszą rozmowę dziękuję Wam, Panowie, bardzo. Dziękujemy. Dzięki.